Nasz dobry Boże, który mieszkasz wysoko w niebie, z naszym wdzięcznym sercem tego wieczoru przychodzimy przed Twój święty majestat, aby wyrazić Ci naszą wdzięczność, radość, że zachowałeś nas znowu w tym tygodniu od nieszczęść, doświadczeń, że możemy dzisiaj być razem wspólnie na naszym spotkaniu wieczornym, kiedy będziemy mogli otwierać Twoje słowo, czytać je, rozważać. Boże drogi, żyjemy w specyficznym czasie. Jeszcze nigdy wcześniej ani nie słyszeliśmy o takim czasie, ani nigdy nie doświadczaliśmy tego, ale Panie, wiemy, że jedynie z Twoją pomocą i za łaską Twoją możemy wspólnie razem przeżywać ten czas i ten czas zbliża nas jeszcze bardziej do Ciebie, Panie, i przygotowuje nas na dzień, kiedy powrócisz. W ręce Twoje chcemy polecić te wszystkie osoby, które są dzisiaj na spotkaniu naszym. Chcemy też szczególnie wołać, Panie, za tymi, którzy są w osamotnieniu, w różnych miejscach, którzy są samotni i bardzo często mają problemy, Panie. Wspominamy i prosimy o Twoją interwencję i pomoc dla nich. Boże drogi, prosimy szczególnie też za młodzieżą i dziećmi. Spraw, Panie, aby oni blisko trwali przy Tobie. Otocz ich Twoją świętą opieką i Twoimi aniołami, aby diabłu nie udało się nikogo wyrwać z tego grona oczekujących na Twój powrót, drogi Jezu. W ręce Twoje polecamy też tego wieczoru, szczególnie pastora Zenka, który będzie otwierał z nami Słowo Twoje. Namaść jego wargi, jego myśli przez Ducha Świętego. Spraw, Panie, aby to poselstwo było głęboko zakorzenione w naszych sercach i aby ono wzmocniło nas i przybliżyło jeszcze bardziej do Ciebie. Ojcze, w ręce Twoje oddajemy siebie i wszystko, co nam dałeś. I prosimy, zostaw z nami. W drogim imieniu naszego Zbawiciela, Ojcze, wysłuchaj modlitwę naszą. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Janku, za te słowa z natchnienia. Dziękuję Panu Jezusowi, że On jeszcze wciąż gotowy jest, aby przebaczać nasze grzechy. Jesteśmy świadomi, mamy tą świadomość, że któregoś dnia Pan Jezus zakończy swoją służbę w świątyni niebiańskiej. Mamy tą świadomość, jak 10 rozdział Księgi Objawienia opisuje, że do świątyni już nikt nie będzie mógł wejść ani wyjść. Mamy tą świadomość zgodnie z ostatnim rozdziałem Księgi Objawienia, gdzie zostanie wypowiedziane orzeczenie, kto święty, niech będzie święty, a kto grzeszy, niech już nadal się grzeszy, niech nadal pozostanie grzesznym. Teoretycznie my te słowa znamy, cytujemy, słyszymy je w kazaniach, zwiastujący kazania wypowiadają je w kazaniach, ale czy te słowa wywierają odpowiedni efekt, odpowiedni skutek w naszym życiu, w moim życiu. Dlatego dziękuję Panu Jezusowi, że jeszcze tą cierpliwość ma dla każdego z nas, ale ostrzeżenia, jakie płyną ze stronic Pisma Świętego, są nader uroczyste i poważne i o nich chcę dzisiaj, kontynuując te myśli, życie w pełni Ewangelii. Chcę mówić przede wszystkim do siebie i do każdego z nas. Wspomniałem, że na ostatnim spotkaniu padło pytanie, na które króciuteńko chcę odpowiedzieć, bo ktoś zapytał, czy znam osobę świętą, chciałby znać z imienia i nazwiska. Bardzo, bardzo ważne pytanie, tylko tak powiem szczerze wobec Was wszystkich, mam problem, czy to pytanie nie jest pytaniem troszeczkę ironicznym. Dlatego, że znając Pismo Święte, my wiemy, że wszyscy są poddani grzechowi, wszyscy jesteśmy grzesznikami
I ktobykolwiek powiedział, że grzechu nie ma, to byłby kłamcą, albo Boga by kłamcą próbował nazwać. Ale grzesznicy dzielą się na dwie grupy. I te dwie grupy od początku były i do końca będą. I w ostatecznym rozrachunku będą tylko dwie grupy grzeszników. Grzeszników, którzy zostali usprawiedliwieni i uświęceni. Używam tutaj tych dwóch słów. Usprawiedliwieni i uświęceni. I pozostałych grzeszników, którzy albo w ogóle nie byli zainteresowani usprawiedliwieniem, albo tych, którzy poprzestali tylko na tym, że są usprawiedliwieni, ale nie doświadczyli uświęcenia. Dlatego czytając listy apostolskie, zauważamy, że w tych listach we wstępie, witając tych wierzących w Koryncie, w Salonikach, w Efezie i w każdym innym zborze, apostoł Paweł, znając problemy, jakie ci ludzie przeżywali, te problemy, wiecie, były naprawdę wielkie. Z listu do Koryntian dowiadujemy się, że wierzący wychodzili po wieczerzy pańskiej pijani. No to powiemy, o, u nas jeszcze aż tak źle to nie ma, bo nikt jeszcze ze zboru po wieczerzy pańskiej pijany nie wychodził. No, 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian znamy, ale to nie powód, żebyśmy mogli powiedzieć, o, to z nami jest bardzo dobrze, dobrze, że takich problemów nie ma. Ale do czego zmierzam? Paweł, znając problemy tych ludzi, nie wahał się witać ich jako świętych. Nie wahał się mówić do nich jako do świętych. Więc o świętości my powinniśmy mieć głębokie przekonanie, bo właśnie dopełnienie tej Ewangelii, to co w poprzednim naszym spotkaniu mówiłem, ta druga noga, my nie możemy stać jak bocian na jednej nodze i cały czas dziękować Panu Jezusowi za usprawiedliwienie. Jedno z kazań, które wygłosiłem przed laty, to zatytułowałem pytaniem, jak modlił się celnik za tydzień w świątyni? Bo pamiętacie, Pan Jezus opowiedział ten przykład dwóch ludzi, którzy modlili się, jeden zadowolony z siebie, dziękował, że nie jest jak inni ludzie. Czy on nie miał racji? Miał rację, na pewno był pod względem życia, obserwacji, był inny. Ten drugi nawet głowy nie śmiał podnieść do góry, ale jak myślicie, czy za tydzień, gdy przyszedł do świątyni, to znów tak samo się modlił i każdy tydzień przychodził i tak samo się modlił. Myślę, że znając Pismo Święte, możemy w jakiś sposób wyobrazić sobie, jak modlił się ów celnik następnym, kolejnym, następnym razem. I dlatego takie dwa cytaty ze Starego Testamentu przywołam. Z Księgi Izajasza z 33 rozdziału jest to jeden z przepięknych, ale również bardzo uroczystych fragmentów. Księga Izajasza, rozdział 33. I tam od wersetu 13, do wersetu, w sumie tylko 13 i 14, bo dalsza treść jest również istotna, ale my skoncentrujemy się na tych dwóch zdaniach. Słuchajcie wy dalecy, czego dokonałem i poznajcie wy bliscy moją moc. Przypominam Pawłową definicję Ewangelii. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. A zbawienie to nie tylko przebaczenie grzechów, ale zbawienie to jest uwolnienie od grzechu. Więc poznajcie wy moją moc.
Warto zdefiniować pojęcie mocy, bo potocznie między mocą a siłą to stawia się znak równości. Jeśli ktoś jest mocny, to jest silny, jak nie ma siły, to nie ma mocy. To są dwa różne pojęcia. Może nie starczy mi czasu, żeby tą różnicę wskazać, ale tutaj Bóg apeluje i mówi: słuchajcie, czego dokonałem, i ma na myśli, co wynika z wielu wypowiedzi, ma na myśli dzieło zbawienia, dzieło zbawienia. Poznajcie moją moc. I następne, czternasty werset mówi: grzesznicy w Syjonie zlękli się. Syjon i dawniej, i dzisiaj ma swoje podwójne znaczenie, bowiem to nie tylko miejsce geograficzne, ale to również pojęcie symboliczne określające lud Boży, zgromadzenie ludu Bożego. Grzesznicy zlękli się. No przecież wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tak, tylko jak wcześniej wspomniałem, grzesznicy dzielą się na dwie grupy. I którzy grzesznicy zlękli się na Syjonie? Ci, którzy nie zostali usprawiedliwieni, ani nie poznali Bożej mocy, nie poznali Bożej mocy, bo ci, którzy poznali Bożą moc, mają pokój w sercu. Ci, którzy poznali Bożą moc, Nie boją się, nie mają strachu w sercu, oni mają pokój, który Pan Jezus daje, mówi: pokój mój daję do Twojego serca. A więc ci wystraszeni grzesznicy, którzy nie doświadczyli Bożej mocy, postawili, tutaj prorok mówi, stawiają dwa pytania. Kto z nas może przebywać przy ogniu, który pożera? Kto z nas może się ostać przy wiecznych płomieniach? To pytanie tak jest sformułowane, że ono w swej istocie zawiera informację, ukrytą informację, że nikt się nie jest w stanie ostać. No oczywiście, bez Chrystusa absolutnie nikt. Dlatego w zgromadzeniu ludu Bożego, a lud Boży to ludzie zbawieni, ludzie, którzy poznali Bożą moc, są święci. Otwórzmy psalm pierwszy. Wielu z was zna go na pamięć. Ja również bardzo cenię sobie ten psalm pierwszy, wprowadzający w ogóle do księgi psalmów. Ale tylko werset piąty w tym psalmie pierwszym brzmi tak. Przetoż nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. No, znów mamy konfrontację. Wiecie, po tym spotkaniu w zeszłym tygodniu ktoś zadzwonił do mnie i mówi: pastorze, po tym, co usłyszałem i po tych wykładach, bo przesłuchałem całą serię brata Jacka Matera, to ja nie wiem, czy ja mam szansę być na nowej ziemi. Chyba nie mam szansy być na nowej ziemi. Ja mówię: bracie, to bardzo zły wniosek wyciągasz i to nie Duch Święty ci podpowiada taką rezygnacyjną myśl, bo słowa zawarte w Piśmie Świętym, te słowa apelujące, wzywające nas do opamiętania, do pokuty, nie mają na celu nas przygnębić, nawet jeżeli konfrontujesz swój stan, to pamiętaj, że dzieło zbawienia to nie jest Twoje osiągnięcie, które Ty przy wielkim wysiłku będziesz starał się osiągnąć. Cały czas, do końca będą te zmagania, bo szatan stara się przekonywać ludzi, że póki nie osiągną swoimi wysiłkami jakiegoś tam poziomu świętości,
no to nie mają szans na zbawienie. Albo z drugiej strony pozbawić świętość zupełnego znaczenia, nie mówmy o świętości, wszyscy grzeszymy, będziemy grzeszyć do końca świata, no na szczęście już jeden dzień dłużej nie, ale do końca świata na pewno będziemy grzeszyć i tak dalej. To jest temat, który jest naprawdę ważny do przedyskutowania i każdy musi w swoim sercu uwierzyć Jezusowi Chrystusowi, że dzieło zbawienia polega nie tylko na przebaczeniu grzechów, ale również na uświęceniu. I to jest ten drugi, to jest ta druga noga, to jest to drugie wiosło chrześcijańskiego życia. Przy czym pamiętać musimy, że obydwa elementy chrześcijańskiego życia to jest Boże dzieło w nas. My nie dokładamy do Bożego dzieła zbawienia, tylko że Bóg to chce zrobić, bo pierwszy element usprawiedliwienie to jest to, co Bóg robi dla nas, a ten drugi element uświęcenie to jest to, co Bóg chce zrobić z nami, ze mną. Jeżeli wiemy, że przez upadek w grzech my utraciliśmy podobieństwo do Boga, a dzieło zbawienia polega na przywróceniu tego podobieństwa do Boga. Znamy listy Pawła, my będziemy za chwilę po raz kolejny te słowa przypominać sobie, czytać, bo sądzę, że każdy z nas te słowa już czytał setki, a może nieraz tysiące razy i my je znamy na pamięć, ale czy one przynoszą oczekiwany efekt. Pierwszy element zbawienia to jest to, co Bóg robi dla mnie. Drugi element zbawienia to jest to, co Bóg chce zrobić ze mną. I to, co, jaki jest mój udział w tym, żeby tylko Panu Bogu nie przeszkadzać. Wiecie, to jest to, co Bóg oczekuje. Mówi Zenek, nie przeszkadzaj mi. Pozwól mi, żebym ja mógł ten obraz i to podobieństwo, te dwa piękne słowa, które czytamy już w pierwszym rozdziale Księgi Genezis, te dwa słowa przywrócić z powrotem. Paweł mówi, że ten nowy człowiek odnawia się każdego dnia. To jest proces. Wiecie, różnica pomiędzy pierwszym a drugim stworzeniem jest taka, że pierwsze stworzenie to był moment, rzekł Bóg i stało się, tchnął w nozdrza ukształtowanego człowieka i człowiek stał się duszą żyjącą. Natomiast ten proces, to dzieło zbawienia to jest pewnym procesem w naszym życiu rozłożonym w czasie. Dlatego ja stawiam pytanie, no gdzie jest to zgromadzenie sprawiedliwych? Chciałbym pójść na to zgromadzenie sprawiedliwych. Otóż, moi drodzy, nie mam wątpliwości, że każdy z nas tu w tym dzisiaj wirtualnym zborze, każdy z nas jest przez Pana Jezusa traktowany jako święty. Czy wierzysz temu? Czy wierzysz temu? My dzisiaj w tym kierunku pójdziemy. Dlatego uwierz, bracie, uwierz w świętość. Uwierz w świętość. Tak króciuteńko, jeszcze nie rozwijając, chcę wam powiedzieć, jak rozumiem, jaka jest różnica między siłą a mocą. Jedno z kazań w internecie jest nagrane moje na ten temat, gdzie manifestuję nawet pewne rzeczy, ale pamiętajcie, że w Księdze Objawienia w 5, 6 rozdziale, gdzie jest tam mowa o intronizacji Pana Jezusa, kiedy wszystkie chóry uwielbienia śpiewają ten hymn, godzien jest ten baranek wziąć błogosławieństwo, siłę i moc. Siła i moc są rozgraniczane. Zatem czym jest moc? Czym jest moc? Paweł, jeśli mnie słyszysz, wierzę, że mnie słyszysz, podnieś rękę do góry. Dziękuję.
Nie, czy widzicie, jaką moc miało moje słowo? Podnieś, trzymaj u góry przez chwilę tą rękę. Dziękuję Ci, że to zrobiłeś. Pamiętajcie, Bóg rzekł i stało się. Moc to jest autorytet. Autorytet. Dziękuję. Gdy masz autorytet i Bóg mówi i szanujesz ten autorytet, to wykonujesz. Jego słowo ma moc stwórczą, bo Bóg zna język komunikacji z całym stworzeniem. On rzekł i stało się. Natomiast w historii wszechświata jedna istota na początku powiedziała Bogu nie. I na tym polegał problem. I Boży autorytet został w sercu tej osoby złamany. Złamany. Otwórzmy list do Koryntian. Już powiem, który list do Koryntian. Bodajże drugi list do Koryntian, rozdział 4. Tak, drugi list do Koryntian, rozdział 4. I tam werset przeczytamy 5 i 6. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, i stało się tak, rozświecił serca wasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Bóg rzekł, niech się stanie światłość, i stała się światłość. A Bóg rzekł, Zenek niech nie grzeszy, a Zenek dalej grzeszy. Dlaczego? Bo Zenek ma wolną wolę. Bo Zenek może powiedzieć Panu Bogu nie. Bo Pan Bóg może powiedzieć, Zenek, nie oglądaj tych filmów, które nie powinieneś oglądać. A Zenek może powiedzieć, Panie Boże, ale pozwól mi jeszcze, to takie przyjemne. Pan Bóg może powiedzieć, Zenek, nie krzycz na żonę. A Zenek powie, no ale nie mogę wytrzymać, bo mnie tak denerwuje. Pan Bóg mówi, Zenek, nie bij słowem nawet sąsiada. Wybaczcie, mówię to do siebie, używając wręcz swojego imienia. Widzicie, moc to autorytet. Zobaczcie, policjant na drodze ma moc zatrzymać samochód. Wyciąga odpowiednie urządzenie i samochód staje. Do tego nie potrzebuje siły. To jest moc. Moc to jest władza, moc to jest autorytet. Dlatego, gdy Bóg mówi, Zenek, zrób coś, no to Zenek ma dwie możliwości. Albo zrobić, albo nie zrobić. I do każdego człowieka, gdy Bóg mówi. Dlatego Ewangelia jest autorytetem. Jeśli Bóg ma autorytet, jeśli szanujesz autorytet Boga, to Bóg mówi, a ja czynię. I wiecie, co, w czym my mamy problem jako ludzie? Że w niektórych sprawach Boga słuchamy skrupulatnie. I nie dopuszczamy nawet do myśli, żeby zlekceważyć Boga, żeby w sobotę iść do pracy, to jest nie do pomyślenia. Absolutnie. Żeby kogoś zabić? Nie, to absolutnie nie ma. Ale scudzołożyć? Zdradzić żonę? Zdradzić męża? Wiecie, no to już tak skrupulatnie nie trzymamy się pewnych rzeczy. Wiecie, częściowo autorytet Boga ludzie szanują, ale w niektórych aspektach nie szanują. Moc Boża to Boży autorytet. To Boży autorytet. Dlatego zauważcie, że jeżeli dziecko nie słucha ojca, to tylko wtedy, kiedy ojciec nie ma autorytetu. I ojciec wtedy sięga po narzędzie, które nazywa się przemoc.
Wiecie, w słowie przemoc jest również słowo moc. A na czym się różni to słowo? Bo przemoc to jest użycie siły. To jest użycie siły. To jest wyegzekwowanie, to jest zmuszenie. Ja ci pokażę, kto tutaj rządzi. Ja ci pokażę. Nie będziesz miał wątpliwości. I wtedy używamy siły, a użycie siły to jest przemoc. To jest przemoc, wzmocnienie autorytetu siłą. Ale pamiętajcie, podniesiony głos to również forma przemocy. Krzyki w naszych domach, kłótnie, awantury. A Bóg mówi, kochaj swoją żonę. Kochaj. No jak, Panie Boże, jak ona mnie tak denerwuje? No, nie wytrzymam, no nie umiem inaczej. No to się naucz. Widzicie, opanowanie, umartwianie tych rzeczy, które są cielesne, to jest to, co Pan Bóg chce również w naszym życiu osiągnąć. I pamiętajmy, Boże dzieła w naszym życiu dzielą się na trzy różne rzeczy. Musimy je bardzo umiejętnie odróżnić. Są rzeczy, które Bóg mówi, Zenku, ja to jest moje zadanie, ja to zrobię, zostaw. Są rzeczy, które Bóg mówi, Zenku, to jest w twoich możliwościach, to masz zrobić ty, zrób to. A pomiędzy tymi są rzeczy, w których Bóg mówi, zrobimy to razem. Zrobimy to razem. Olbrzymiej lekcji pomocy udzielił mi nasz najstarszy syn, gdy miał lat 9, może 10. Miał zdolny chłopak, a za ogół ci, którzy są zdolni, to są bardzo leniwi. To jest taka jakaś prawidłowość spostrzegana. I wrócił do domu ze szkoły i mówi, tatuś, pomóż mi zrobić zadanie z matematyki. No matematyka jest moją ulubioną, była, jest moją ulubioną dziedziną, więc nie miałem problemu. W skrócie opowiadając, przeczytałem to zadanie i mówię, Mariusz, siadaj, wytłumaczę ci, na czym rzecz polega. Na innych przykładach wytłumaczyłem, zrobiliśmy, rozumiesz? No rozumiem. No to teraz siadaj i rozwiązuj to zadanie. No zrobił jedno działanie, zaczął drugie i tak nieśmiało mówi, tatuś, zrób to za mnie. Aha, widzicie, my częstokroć prosząc, pomóż mi, nadajemy sygnał, zrób to za mnie. I częstokroć prosząc, Panie Boże, pomóż mi, czekamy, że Pan Bóg to zrobi. Problem dzisiaj mamy, to znaczy tych problemów było, jest i do końca świata będą, ale bez imienia człowiek, który wierzący, który przez pewien czas trwał w grzechu, sytuacja ujawniła się, zdradzał żonę, pytam, rozmawiamy i on w trakcie rozmowy mówi mi tak, mam pretensje do Boga, mam żal do Boga, bo prosiłem Go ze łzami, prosiłem Go, żeby powstrzymał mnie od grzechu i On nic nie zrobił. I przez kilka miesięcy, mówi, długi czas, za każdym razem prosiłem Boga ze łzami, żeby mnie powstrzymał od grzechu, a Bóg nic nie zrobił, nie powstrzymał mnie od grzechu. I grzeszyłem. To nie jest odosobnione zdanie. Ja takie zdania słyszałem już częściej, wiele razy, gdzie ludzie prosili Boga, żeby Pan Bóg coś zrobił, żeby ich powstrzymał przed grzechem, a Pan Bóg ich nie powstrzymał. Alkoholik, który pił i mówi, Panie Boże, proszę Cię, powstrzymaj mnie, żebym nie pił. No i Pan Bóg go nie powstrzymał i pił dalej. Widzicie, moi drodzy, dlatego pamiętajmy, że są rzeczy, niektórzy znowuż mówią, uwierzysz w Pana Jezusa, a wszystko się będzie działo automatycznie. Automatycznie wszystko się będzie działo. Bzdura, kłamstwo, oszustwo, utopia. Pamiętajmy, teoretycznie może się łatwiej jest zgodzić, ale gdy mamy później
zakwalifikować konkretne zdarzenie, co Bóg mówi, zostaw to dla mnie, to jest moje dzieło, ja to zrobię. Co Bóg mówi, Zenek, zrób, to jest w Twoich możliwościach. Ja nie oczekuję od Ciebie rzeczy, które Ty nie jesteś w stanie uczynić. Dlatego Boże dzieło pomocy, pomoc, to jest również odbudowywanie autorytetu. To jest budowanie autorytetu. I moi drodzy, autorytety mamy na różnych poziomach, nie tylko Bóg, człowiek, nie tylko władza, poddany. Autorytet mamy mąż, żona, żona, mąż, dzieci, rodzice, rodzice, dzieci, przyjaciel, przyjaciel, kolega, kolega. Pojęcie autorytetu. My mamy kryzys autorytetów. I dlatego mamy to, co mamy. Gdyby Bóg był rzeczywiście autorytetem, Jego słowo miałoby moc twórczą. Bóg mu powiedziałby, Zenek, wstań, i Zenek wstaje. Tak jak, dziękuję Paweł, darząc autorytetem, ja poprosiłem podnieść rękę, Paweł podniósł rękę. Ale gdyby nie zlekceważy, to mówi, a mów sobie, ja i tak nie podniosę ręki. Doświadczenie Bożego autorytetu. Bóg mówi, a Ty jak odpowiadasz? No Panie Boże, mów sobie. Tak, w tym, co mnie się podoba, to Cię posłucham, ale to, co mnie się nie podoba, to Panie Boże, no przynajmniej podyskutujemy. Podyskutujemy, czy rzeczywiście wypicie kieliszka alkoholu to jest taki grzech? Tak, to jest grzech. I ja nie waham się to powiedzieć. Czy obejrzenie filmu pornograficznego to grzech? Tak, to grzech i nie waham się tego powiedzieć. Prorok Izajasz usłyszał, Bóg mu powiedział, Izajaszu, powiedz ludowi mojemu jego grzechy. Po co? Nie po to, żeby mu wytknąć, bo Bóg nie ma na celu wytykać, tylko dlatego, żeby mu pomóc otrząsnąć się z tego. Żeby mu pomóc zrozumieć, żeby mu pomóc uświadomić sobie, w jakim kierunku zmierza. Dlatego, moi kochani, przyjaciele, rodzino Boża, święci Boży, umiłowani Boży, bracie, który pytałeś, żebym podał Ci imię i nazwisko, wszystkie imiona i wszystkie nazwiska tych braci, którzy tutaj są z nami, to są ludzie święci, a Pan Bóg na końcu rozgraniczy tych, którzy stali na jednej nodze i zadowalali się tylko i wyłącznie usprawiedliwieniem. Jan napisał w swoim liście, znacie te słowa, dziateczki, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Dlatego pamiętacie, znacie te słowa, Ellen White je powiedziała, że zbawieni na nowej ziemi będą zdumieni z trzech powodów. Że nie zobaczą tam tych, o których myśleli, że tam będą, że zobaczą tam tych, o których myśleli, tam ich na pewno nie będzie. No a najważniejsza rzecz, jak to się stało, że ja tam jestem. Panie Boże, ja bardzo chciałbym tam być. Ja chciałbym wszystkich Was, chociaż nie wszystkich tutaj znam, którzy mnie dzisiaj słuchacie, ale chciałbym kiedyś, żebyśmy się na nowej ziemi spotkali, żebyśmy się odszukali, żebyśmy wspomnieli, żebyśmy powiedzieli, podziękowali Panu Bogu, że Pan Bóg użył Ciebie, żeby mnie potrząsnąć, żeby mi uświadomić pewnych rzeczy. I daj Boże, żebyśmy słuchając, czytając te słowa, słuchając, nie wyciągnęli wniosku, że dla mnie nie ma szansy, tylko żebyśmy wyciągnęli wniosek, że Bóg w ten sposób chce mnie uratować, pomóc mi zwyciężyć grzech, bo wy jeszcze do krwi w walce przeciwko grzechowi się nie opieraliście, napisał autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale w 4 wersecie. Moi drodzy, ja nie oparłem się w walce do krwi grzechowi, ale powiem wam, że sprzeciwienie się w walce przeciwko grzechowi do krwi ma dwa aspekty. Ma dwa aspekty. Jeden aspekt to jest wtedy, kiedy zabijano wierzących. Kochani, jak my spojrzymy w oczy męczennikom wiary,
Jak my spojrzymy w oczy ojcom wiary naszej, poprzednim pokoleniom, którzy w tak trudnych okolicznościach życia dochowali Bogu wierności i woleli raczej umrzeć, niżeli zgrzeszyć. Znacie te słowa, wiecie, kto je napisał. Że byli ludzie w historii, że woleli umrzeć, niżeli zgrzeszyć. O, Panie Boże, wzmocnij takie moje postanowienie, żebym ja wolał umrzeć, niżeli zgrzeszyć. Pismo Święte wiele miejsca poświęca mowie. Przypowieści Salomona są przepełnione ostrzeżeniami przed naszym językiem. List Jakuba mówi na temat mowy. Kochani, ile my naszym językiem popełniamy zbrodni, ile my naszym językiem krwi przelewamy, wypowiadając słowa, których nie powinniśmy wypowiedzieć. Dlatego dobrze byłoby, żeby sobie odgryźć kawałek języka, a nie powiedzieć słów, których będę za dwa dni żałował, a mogłem ich nie powiedzieć. Dzisiaj nawet psychologia świecka mówi, zanim coś powiesz, policz do 10. Może przejdzie, a jak nie przeszło, to policz jeszcze raz do 10, a może policz do 100. Ugryź się w język, nie mów przykrych słów. Mowa wasza niech będzie przyjemna, solą okraszona, ta, która buduje. Mówienie wulgaryzmów jest grzechem. Moi drodzy, to musimy sobie uświadomić i mówimy nie po to, żeby komuś sprawić przykrość, czy żeby komuś odebrać nadzieję na wejście na nową ziemię. Pan Jezus powiedział, ja przyszedłem grzeszników zbawić. Ja przyszedłem, a Paweł jakby powiedział, dziękuję Bogu, że przyszedł zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Nie będziemy się licytować, czy on był największy, czy jeszcze ktoś był większy, czy ja jestem mniejszy, czy większy. Nie o to chodzi. Chodzi o zrozumienie. Bo wiecie, jaki jest problem z grzesznikami? I to mówię, smutne przeżycie z ostatnich tygodni. Kiedy sytuacja wyszła na jaw, to człowiek, który grzeszył, zachował się jak Achan. I on był bardzo oburzony, że to wyszło na jaw. On nie był oburzony z tego powodu, co robił. On był oburzony, jak mogło to wyjść na jaw, jak mogło to się ujawnić. Wiecie, to jest problem naprawdę tych różnego rodzaju grzeszników. Więc to, że my jesteśmy i żyjemy w skazitelnym, grzesznym ciele, to nie przeszkadza Panu Bogu traktować nas, nazywać nas świętymi Bożymi, Bożymi dziećmi. Dlatego przypominam, że jeśli się narodziłeś na nowo, a dzisiaj za chwilkę chcę jeszcze uzupełnić myśli, co to znaczy w kontekście Pawłowej nauki, co to znaczy na nowo się narodzić. Natomiast jeszcze wracając do tego apelu, do tego wezwania do świętości, które przebija się od początku walki w Starym Testamencie przez proroków, którzy apelują, którzy wołają w imieniu Bożym, niektórzy powołują się i mówią, Bóg mnie posłał, aby powiedzieć, nawróćcie się, odwróćcie się od waszego bałwochwalstwa. Kochani, wiecie, że pierwsi chrześcijanie w pierwszym wieku byli przekonani, że Chrystus powróci za ich życia. Apostoł Paweł w swoich listach wyraża to, że uważa, że on będzie przemieniony za życia. W liście do Koryntian, w liście do Tesaloniczan, słowa, które często, a może nawet zawsze przy okazji pożegnań ludzi umierających cytujemy, przypominamy sobie. My żywi, którzy pozostaniemy do przyjścia, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. To tchnęło, oni żyli taką nadzieją. Wiecie, mój dziadek mówi tak, ja to już, jak już wiedział, że kończy się jego życie, mówi, ja to już nie doczekam przyjścia Pana Jezusa, ale wy to już chyba szkoły nie skończycie.
Pan Jezus powróci. Wiecie, taką nadzieją żył. Czy to jest błąd? Czy to była pomyłka? Nie chcę teraz zajmować się analizą. Nam potrzeba takiego zapału w oczekiwaniu na powrót Jezusa Chrystusa. Potrzeba mnie, ja chciałbym takim zapałem żyć. I wiecie, apostoł Piotr, otwórzmy, my znamy te słowa. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, to jest przepiękny rozdział mówiący o powrocie Jezusa Chrystusa. Z pewnością niejedno kazanie słyszeliśmy na ten temat, niejedno kazanie wygłosiliśmy mówcy, kaznodziejowie na ten temat. Ale w wersecie 10 i 12, 10 do 12 czytamy. Dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. To pytanie jest pytaniem retorycznym. Pytaniem apelującym, pytaniem rzucającym wyzwanie. No ale ono nie ma tylko rzewnie wybrzmieć w kazaniu, moim również dzisiaj. Ja go nie cytuję po raz kolejny, rozpływając się nad jego takim uczuciowym, emocjonalnym znaczeniem. To pytanie ma zelektryzować mnie po raz kolejny i każdego dnia, jakim ja powinienem być w świętym obcowaniu i pobożności. I pobożności. I tu nie potrzeba udzielać odpowiedzi. Tu nie potrzeba nikomu robić listy zachowań. Nie sądzę, aby była taka konieczność. Ale wracając do tej idei nowonarodzenia, czyli tej świętości przywileju bycia dzieckiem Bożym, chciałbym, żebyśmy otworzyli 6 rozdział listu do Rzymian. I również bardzo znane słowa, które częstokroć są cytowane. Są to fragmenty, wiecie, te, które należą do tych wybieranych i najczęściej cytowanych, ale czy dobrze zrozumianych, albo nawet nie tyle zrozumianych, czy do doświadczonych, czy takich, których doświadczyliśmy, bo wiecie, poznać, a doświadczyć, to są również dwa odrębne dwie obrębne przestrzenie. I teraz od 6 wersetu, może, bo wiecie, Paweł nie dzielił na rozdziały, więc zaczniemy czytać od 20 wersetu 5 rozdziału. Jedno z bardzo kontrowersyjnych Pawłowych wypowiedzi. Zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Nie chcę zajmować się teraz wyjaśnieniem tego zdania. Ono nie jest tym tematem naszego rozważania, ale zastanówcie się po raz kolejny nad tym zwrotem. Może podyskutujecie w węższych kręgach, w rodzinie. Co to znaczy? Zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I teraz na podstawie tego słowa wcześniejszego Paweł był świadomy, że ludzie wyciągną złe wnioski. No bo jeżeli grzech, gdzie się rozmnożył, tam więcej łaska obfitowała, to ja chcę zdobyć więcej łaski, to jak? No będę więcej grzeszył.
I dalsza myśl brzmi, cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu i grzeszyć nadal, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, nie daj tego Boże, w Biblii Gdańskiej użyty jest ten zwrot. Czyż nie wiecie, dalej mówi. Przepraszam, jakżeż my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć możemy. I tu pytanie, czy umarłem grzechowi? Czytajmy dalej. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez sławę Ojca, tak i my, abyśmy nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Zatrzymajmy się przez moment. Moi drodzy, tak sformułowane pytanie, jak jest zapisane w wersecie trzecim, ja nazywam pytaniem zawstydzającym. Bo gdy pytamy, no czy nie wiecie, to jest zawstydzenie. To jest, no jak to, no, to nie wiesz o tym? Prawda? Niejednokrotnie tak formułujemy komuś pytanie, gdy chcemy komuś przypomnieć, ale może nie tyle przypomnieć, ile napomnieć go, to nie wiesz o tym? Nie słyszałeś? Nie wiesz? Takich pytań w Biblii jest wiele. Apostoł Paweł wyjaśniał tym, których przygotowywał do chrztu, co to znaczy chrzest. Wyjaśniał im, co to znaczy umrzeć Chrystusem. I tutaj w liście tylko przypomina i mówi, czy nie wiecie, że my zostaliśmy ochrzczeni w śmierć, to znaczy przez wiarę umarliśmy z Chrystusem. I w piątym wersecie teraz przypomina, stwierdza, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Tu jest przyczyna i skutek, jest warunek. A kochani, a teraz przeczytajmy to w sposób odwrotny. Bo jeśli nie wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, to wrośniemy w podobieństwo zmartwychwstania? Nie. Aby doświadczyć zmartwychwstania do nowego życia, trzeba doświadczyć śmierci z Chrystusem. Ale ta śmierć z Chrystusem to nie jest... Chrystus ukrzyżowany został raz jedyny. I to pięknie list do Hebrajczyków mówi, że On nigdy więcej nie podlegał śmierci. Ale ta śmierć z Chrystusem dla grzechu w życiu Jego naśladowców, to jest śmierć, która ma zachodzić częściej niż raz dziennie, która ma zachodzić wiele razy dziennie, która ma zachodzić przy każdym ataku pokusy. Przy każdym ataku pokusy. Wiecie, kiedyś opowiadał pewien brat swoje przeżycie ilustrujące. Nie znam piękniejszego i bardziej trafnego świadectwa ilustrującego ten fakt, to doświadczenie śmierci dla Chrystusa. Nie należał do śmiałych ludzi, nie umiał zaczynać rozmowy. Często prosił Pana Boga w modlitwie, modlił się i prosił, Panie Boże, dzisiaj chciałbym, żeby ktoś znów zaczął ze mną rozmawiać. Jak ktoś zaczął rozmawiać, to on już tak umiał poprowadzić, czuł się, tylko najtrudniej dla niego było zainicjować. No i któregoś dnia siadł do pociągu, miał jechać kilka godzin pociągiem i prosił, Panie Boże, no przyślij kogoś, z kim mógłbym mile porozmawiać. No więc siedzi, przed odjazdem wpada trzech młodych chłopców w
potarganych ubraniach, wcale nie z biedy. To wcale dzisiaj nie świadczy o biedzie, wręcz odwrotnie. Im co bardziej bogaty, tym ma bardziej podarte ubranie. Taki paradoks. Puszki piwa, rozbawieni, siadają. No, język możecie sobie wyobrazić. I on tak zamknął oczy: Panie Boże, ja chyba z tego przedziału wysiądę, bo w takim towarzystwie, takie mi towarzystwo dałeś. No, no i tak siedzi, tak słucha. Jeden wyciągnął karty z kieszeni, postawił na tym stoliczku pod oknem. No i dalej bawią się i potrzebują czwartego do gry w karty, więc zaczepiają jego siedzącego nieśmiale, skulonego w kącie. Mówi: hej ty, jak masz na imię? No przedstawił się, dołącz do nas, potrzebujemy czwartego do gry w karty. No mówi i odpowiedział wtedy: chętnie bym z wami zagrał, ale nie mam rąk. No parsknęli śmiechem i mówi: co to masz, kikuty, protezy? Przecież masz ręce. No tak, ale to nie są moje ręce. No to jeszcze bardziej parskli: to co masz, ręce mamusi przyszyte? A on mówi: nie, to są ręce Pana Jezusa. Za nie mówili. Nie śmiali się, nie parsknęli kolejną salwą śmiechu. Po chwili ciszy rozpoczęła się rozmowa, puszki z piwem stały na oknie, karty leżały i przez następną podróż, bo wcześniej oni wysiadali niż on, przez następną podróż opowiadał o zbawieniu, o Panu Jezusie, który uwalnia od grzechu. Widzicie, czy ty masz taką świadomość, że to są ręce Pana Jezusa? Że te uszy to są uszy Pana Jezusa? Że te oczy to są oczy Pana Jezusa? Czy powiedziałbyś: Panie Jezu, usiądź tu obok mnie, pooglądamy sobie razem teraz ten film? Powiedziałbyś, zaprosiłbyś Pana Jezusa, w Jego towarzystwie byś to zrobił? Wyznaję to wiele razy i gdy uświadamiam sobie, że w obecności Pana Jezusa wielu rzeczy bym nie zrobił. W obecności Pana Jezusa wielu słów bym nie wypowiedział. Ale widzicie, Pan Jezus nie powstrzymuje człowieka od tego, żeby grzeszył. Tak jak przywołałem wcześniej, że ktoś prosił: Panie Jezu, pomóż mi, czy ustrzeż mnie, żebym nie grzeszył. Bo Pan Jezus chce wychować swoje dziecko, Zenka, Tomka, Marka, Krysię, Marysię i inną Anię, żeby umieli zachowywać się tak samo, gdy On jest, jak również wtedy, gdy Go nie ma. My zachowujemy się jak dzieci, korekt, gdy nas widzą. Gdy jesteśmy pod kontrolą, ale gdy kontroli nie ma, również lekcja z życia naszych dzieci, kiedy szliśmy na spacer, w tej chwili nie pamiętam, który to z tych naszych łobuzów miał taki kaprys, że alejką w parku szedł depcząc te rabatki tam, niby pomiędzy kwiatki. No i żadne wezwania, apele nie pomagały. Z daleka idzie policjant i chłopak, jak zobaczył, od razu za rączkę idzie grzecznie obok. Policja przeszła, odwrócił się, wyrwał się, mówi: już policja nie widzi. Wiecie, no takie skłonności mają nie tylko dzieci, że jak jesteśmy obserwowani, to umiemy się zachować poprawnie. Ale jeżeli nie jesteśmy obserwowani, no to wtedy już zachowujemy się nieco inaczej. Pan Jezus oczekuje od nas, że my będziemy zachowywać się tak samo, gdy Go nie widzimy, jak wtedy, kiedy byśmy Go widzieli. O Mojżeszu jest napisane w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, że on zachowywał się tak dlatego, że
Przeczytajmy te słowa, żeby nie zniekształcić. List do Hebrajczyków, 11 rozdział i werset 27. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. No przepiękne świadectwo, przepiękny przykład. Trzymaj się niewidzialnego tak, jak gdybyś go widział. Dlatego dzisiaj przerywam nasze studium, bo wykorzystałem czas, a ktoś powiedział, że mówca powinien wyczerpać temat, a nie słuchaczy, więc ja mam świadomość, że tematu nie wyczerpałem, ale was też nie chciałbym zbyt wyczerpać. W związku z tym poprzestańmy na tym, co dzisiaj przeczytaliśmy, przypomnieliśmy sobie, ale zaakcentować chcę tą ostatnią myśl z listu do Rzymian, którą rozwiniemy jeszcze w następnym naszym spotkaniu szerzej. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo śmierci, wtedy wrośniemy w podobieństwo zmartwychwstania. Co to znaczy umrzeć dla grzechu? Następne zdania wy wiecie, potraficie już wyprzedzić, bo w tym 6 rozdziale nas Paweł prowadzi do tego momentu, kiedy przekonuje wierzących, że powinni uważać siebie za umarłych dla grzechu, a żyjących dla Chrystusa. Więc niech te myśli, które dzisiaj Duch Święty nam przypomniał, powtórzył, niech rzeczywiście będą przyczynkiem, taką motywacją, zachętą, inspiracją, żebyśmy nasze powołanie i wybranie umacniali, żebyśmy pozwolili Bogu na dokonanie w nas czy kontynuowanie tego dzieła, które rozpoczął. Ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je prowadził dalej. I życzę tego sobie i tobie, siostro i bracie, by dzień powtórnego przyjścia Pana Jezusa nie zaskoczył nikogo z nas z brakiem oliwy w dodatkowym naczyniu. To jest moim życzeniem, modlitwą, pragnieniem dla każdego z nas, dla siebie również. Amen.